kandi ils sont arrivés, il n'y avait rien. Donc il logeait dans une petite maisonnette. Parafia Musongati zrodziła się z parafii macierzystej Mpinga, gdzie posługiwali misjonarze, karmelici bosi z Polski. Powstała ona formalnie w 1974 roku, ale misjonarze przybyli tu rok wcześniej. Kiedy przyjechali na to miejsce, nie było tu prawie nic. Zamieszkali w malutkiej chatce, nie mieli nawet gdzie nocować, nie było kuchni. Podobnie siostry, gdy tu przybyły, zamieszkały pod strzechą. Węże pojawiały się nawet w środku tychże chatek. Nie było tu oczywiście prawdziwego kościoła, też należało go zbudować. Podobnie brakowało szkoły dla dzieci i jeszcze raz, ten też również trzeba było zbudować. Dwa lata po osiedleniu się braci, przybyły tu karmelitanki Dzieciątka Jezus, również z Polski. Zaczęły organizować przy parafii punkt medyczny, który stopniowo stał się ośrodkiem zdrowia, a dziś jest już prawdziwym szpitalem. Wszyscy są zadowoleni, że mogą przyjść do szpitala Sióstra, by się leczyć. Trzeba powiedzieć, że przez te lata siostry karmelitanki bardzo nam pomagały. Począwszy od Caritasu, który był im powierzony. Podobnie było z katechumenatem. Oczywiście to proboszcz był odpowiedzialny za przygotowanie do chrztu, ale tak konkretnie to jedna z sióstr organizowała tę posługę na terenie całej parafii, współpracując z wszystkimi katechistami z terenu. Podobnie też siostry pomagały w rozdawaniu Komunii Świętej, docierając tam, gdzie nie był w stanie dojechać kapłan, to znaczy do wszystkich ośrodków duszpasterskich parafii. Szczególnie poświęcały się siostry posłudze wobec ubogich na terenie tych parafii, które były nam powierzone, docierając do potrzebujących, tak z pomocą materialną, jak i duchową, by nie ograniczać pomocy do rozdawania dóbr. W początkach parafia Musongati była o wiele większa niż dzisiaj, bo zrodziła już kolejne powstałe później parafie, które jednak przez lata były obsługiwane też przez karmelitów, myślę tu o Shanga i Gakome. Ta wielka parafia to również wiele kościołów dojazdowych. Thank you.
Po kilku latach posługi w Musongati Kościół w Burundi zaczął doświadczać prześladowań. Również nasi misjonarze zostali stąd wyrzuceni. I potem posługę przyjęli po nich miejscowi kapłani diecezjalni. O tak, to było naprawdę wielkie uderzenie w parafię. Smutny czas zamieszania dla parafian. Może około miesiąca po ich wyjeździe ksiądz biskup Józef Ndu Hirubusa, biskup diecezji Ruigi, postanowił posłać tam kapłana. I tak to z woli Bożej zostałem pierwszym proboszczem, który zastąpił wyrzuconych stamtąd karmelitów bosych. Zasadniczo infrastruktura istniejąca dziś była już wtedy, w 1985 roku wybudowana. To pokazuje, jaki ogrom pracy wykonali karmelici w ciągu pierwszych 11 lat, od 1974 do 1985 roku. Kościół został już wybudowany, prezbiterium, czyli klasztor również, podobnie szkoła podstawowa. Tak więc podstawowa infrastruktura była już do dyspozycji. Karmelici wrócili do Musongati w roku 1990 i do dziś tutaj posługują. Ale już 3 lata później, w 1993, kryzys polityczny na nowo opanował kraj. I ci sami ojcowie musieli przeżywać ponownie trudności związane z wojną. W Musongati przyjęli masę uchodźców wojennych przy parafii. Przybyli oni tu z różnych zakątków kraju. Uchodźcy pozostali przy parafii do roku 2004, a więc pełne 10 lat, zanim wrócili do siebie. Na początku to było trochę skomplikowane. Trzeba było nawet wstrzymać przygotowania do chrztu, bo wszystkie sale duszpasterskie zostały zajęte. Później dało się znaleźć namioty, które zostały rozbite na placu, przy nowym kościele, przy szpitalu i przy katechumenacie. Osiedlili się tu również żołnierze, by strzec bezpieczeństwa w trakcie wojny domowej. Na początku rezydowali w starej kaplicy, by chronić uchodźców. My również musieliśmy być duszpastersko blisko nich, ponieważ w czasie wojny pojawia się wiele nieoczekiwanych trudności, złych czy dziwnych zachowań. Podjęliśmy więc katechizację wśród uchodźców. To był niewątpliwie niebezpieczny czas. Nasi parafianie często spali w domach, wieczorem opuszczali domy, by w nocy ukrywać się w wysokich trawach buszu, a rankiem wracać do siebie i rozpoczynać normalne życie. I tak przez lata. Kiedy wspólnota karmelitańska uświadomiła sobie, że również znajduje się w realnym niebezpieczeństwie, i że pojawiają się groźby ataku, władze cywilne wysłały wojsko,
które zamieszkało w klasztorze i przy kościele, by nas chronić. I w ten sposób przetrwaliśmy pod ich ochroną najtrudniejszy okres. Trafiliście bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj dokładnie 11 stycznia 1991 roku przybyłem do Musongati tutaj, na to miejsce. Dzisiaj dokładnie mija 31 lat, jak jestem w Burundi. Gdy przyjeżdżałem tutaj, chrzciłem dzieci. I dzisiaj mogę jakąś taką dumą powiedzieć, że w ten czas, co chrzciłem te dzieci, to teraz w tym roku, czy tam parę lat temu, już chrzczę dzieci, te dzieci, które chrzciłem. Dzieci, ich dzieci. To mnie napawa jakąś dumą. Tego oczywiście wszystko jest łaską i tylko dzięki Panu Bogu wytrzymałem ten okres ciężki. Z takich rzeczy, które mogą Was jakoś zainteresować, wiadomo, że ludzie lubią sensacyjne rzeczy, tak jak ja lubię filmy sensacyjne. Więc co pamiętam tutaj, to z ojcem Cyrylem jeździliśmy uczyć dzieci w szkołach, na sukrisalach. I był to okres chyba 96 rok albo później, już nie pamiętam. To znaczy partyzanci działali, tak zwani rebelianci i żołnierze państwowi. I jedni na drugich polowali. I to trwało bardzo ładnych lat. Wszystkie drogi były pozamykane, nie można było wyjeżdżać ani do miasta, ani z tego. My mogliśmy się poruszać tutaj jeszcze po tych sukirsalach jakoś, chociaż trzeba było nadstawiać ucha, czy przypadkiem nie ma gdzieś tam jakiejś bitwy, czy strzałów, czy coś. To, co pamiętam, to utkwiło mi w pamięci, jak raz z ojcem Cyrylem pojechaliśmy do Szangi rano, aby do szkoły, aby uczyć dzieci. Przez Szangę. Rano mieliśmy odprawiać w Szandze mszę świętą i dojeżdżając do Szangi zauważyliśmy przy drodze rozstawionych żołnierzy, którzy leżali przy drodze. Ja myślałem, że mieli jakieś ćwiczenia czy coś, a nie sam ten. Okna samochodu były zamknięte i nie słyszeliśmy nic. Dojeżdżając do Szangi, do dyspanseru, otworzyłem okno, bo droga była zastawiona. Żołnierz, który był z karabinem maszynowym na drodze, dawał znaki, żeby się zatrzymać. No to zatrzymaliśmy się, otworzyłem okno, co się dzieje, a tu wokół nas tylko same strzały były. No i kazali nam się wycofać do dyspanseru. Tam wysiedliśmy z tego i schowaliśmy się w jednym z tych budynków i tak gdzieś, ja wiem, z pół godziny, może więcej, przetrzymaliśmy, a się to wszystko uspokoiło. Poszliśmy na dół do sióstr. Siostry wystraszone nie wiedziały, kto idzie. Mówię, że my, ojciec Cyryl z ojcem Zbigniewem przyjechali ze mszą świętą i z tego. No, tak odprawiliśmy mszę świętą, ale już do Niandzy nie pojechaliśmy, wróciliśmy z powrotem. No, to było pierwsze takie spotkanie moje, co pamiętam właśnie w tym okresie takim ciężkim dosyć z tego. Kiedy tak patrzę na początki, w jaki sposób misjonarze przyjechali do Musongati,
i zamieszkali w chatce pod strzechą. Kiedy ktoś patrzy na te skromne początki i teraz, po latach, widzi te wszystkie inwestycje. W dodatku, kiedy widać, jak wielu jest teraz wiernych w parafii, to to wszystko robi ogromne wrażenie. Pamiętam, kiedy budowano ten nowy kościół. Przychodziła tu zaledwie garstka wiernych. Sam się zastanawiałem, po co budować tak duży kościół. Kto go wypełni? Teraz rozumiem. Dzisiaj ludzie zostają nawet na zewnątrz, bo brakuje miejsc, szczególnie w niedzielę i święta. Pomimo trzech mszy, kościół jest przepełniony. Patrząc na ten czas, trzeba podkreślić, że misjonarze przeżyli tu też trudne momenty. Podziwiam ich odwagę, przecież mogli w każdej chwili powiedzieć: nie da się tak dłużej, wracamy. Ale zostali. Kontynuowali i kontynuują misję do dzisiaj. Podziwiam więc tę wytrwałość, która dała owoce. Owoce tak przecież widoczne. Dziękuję Bogu, że ich chronił przez tyle lat. A dzisiaj wszyscy jesteśmy misjonarzami, więc nawet jeśli to dla nas wielkie wyzwanie, to razem z tymi, którzy pozostali i kontynuują misję, chcemy tę misję prowadzić i rozwijać razem. Pragniemy kontynuować tę pracę wraz z nimi. Misjonarze przybyli tu przed nami, tutaj nas formowali i dalej nam pomagają.